Z tej strony Mefiston, witam na moim kanale. W przerwach od Morhaima tak sobie pogrywam momentami gierkę Train Fever. No i całkiem przyjemnie się w tą gierkę gra, a że jest już w tej chwili do kupienia za stosunkowo małe pieniążki. Na ostatniej wyprzedaży Steamowej była cena tej gry wynosiła 4,99 euro. Także być może część z Was się skusiła na zakup promocyjny tej gierki. I być może przyda się jakiś drobny poradnik. Nie powiem, żebym rozkminił już wszystko. Pewne rzeczy jeszcze pozostają dla mnie tajemnicą, ale początek gry, jak sobie rozkręcić interes w tej grze, mogę już pokazać. W ogóle o czym ta gierka jest? No, należy do gatunku tajkunów. Zarządzamy sobie przedsiębiorstwem transportowym, szczególnie nakierowanym na transport kolei. Koleją, a oprócz tego jeszcze jest transport samochodowy, pasażerski, towarowy. I w zasadzie tyle. No to może stworzę nową grę. Na początku sugerowałbym włączyć sobie poziom trudności łatwy. Tam są większe zarobki, większe dochody. Można się pobawić budowaniem. A na średnim już trzeba myśleć bardziej o zarabianiu, więc na łatwym będzie to po prostu można sobie obejrzeć, rozkminić o co chodzi. Jeśli chodzi o rozmiar mapy, tak samo na początek spokojnie wystarczy mała mapa. Ja tutaj włączę średnią. Czas ładowania się gry jest troszkę długi, więc ja to spauzuję. No i dobra, jesteśmy już w grze. Tutaj się pojawia taki samouczek, można to sobie poczytać, można jakieś wskazówki sobie zobaczyć ewentualnie. Ale nie będziemy się tym w tej chwili zajmowali. Rozmiar mapy średniej. Jak widać, wcale nie jest ta mapa mała. Od strony graficznej gra też prezentuje się jak najbardziej znośnie. W tego typu grach ta grafika nie jest aż tak ważna. Taki poziom grafiki zdecydowanie wystarcza. Można sobie tutaj przybliżyć, obejrzeć ulicę. No i jak zacząć się tutaj bawić? W pierwszej kolejności proponowałbym włączyć sobie tutaj dwie opcje: użytkowanie gruntu i kontury mapy. Te kontury pokazują nam dobrze wzniesienia, których tak bez tych konturów aż tak dobrze nie widać. Z początku warto sobie wybrać jakieś dwa miasta, które staną się celem założenia naszej pierwszej linii. I dobrze by było, jakby te miasta, między tymi miastami nie było wzniesień. Jeżeli ten teren pomiędzy tymi dwoma miastami byłby stosunkowo płaski. Na wzniesieniach budowanie linii kolejowej kosztuje więcej. Tam wchodzą w rachubę jakieś tunele, też kwestia albo wysokie podjazdy. Bardzo często takie miasta będą leżały po prostu nad rzeką. Jeżeli mamy rzekę tutaj wzdłuż mapy, to poprowadzenie z jednego miasta nad rzeką do drugiego miasta nad rzeką linii kolejowej jest jak najbardziej rozsądne. Co prawda tutaj w tym przypadku te miasta są dosyć daleko, te dwa, od siebie, więc prawdopodobnie nie stać by mi było na poprowadzenie tej linii kolejowej. Dlatego wybiorę to miasto. Można jeszcze ewentualnie sobie sprawdzić populację tych miast, bo lepiej sobie połączyć te miasta z dużą populacją. Gdzie tu ewentualnie jeszcze można by było tą linię założyć? No dobrze, nieważne. Tutaj będzie w miarę. I od czego trzeba zacząć? Można sobie troszeczkę przedłużyć drogi. Gdyż no, stacja kolejowa musi być podpięta pod drogę. Tu jest włączona taka opcja pokazująca w różnych kolorach te budynki. No i te budynki granatowe to są budynki przemysłowe,
zielone mieszkalne, żółte wypoczynkowe i czerwone handlowe. Ci mieszkańcy tego miasta z obszarów mieszkalnych będą się przemieszczać do obszarów przemysłowych, handlowych celem dokonania zakupów, więc w pierwszej kolejności warto tutaj zainwestować w transport miejski. Stawiamy sobie zajezdnię, przystanek. O, tutaj będzie dobrze. O, w tym miejscu tutaj planuję pobudować stację kolejową, więc przystanek blisko stacji kolejowej. I robimy linię autobusową, znaczy w zasadzie dyliżansową, to będzie linii, bo to jest rok 1850. Startujemy. Nie można stawiać przystanków na skrzyżowaniach. Tutaj na przykład nie mogę postawić przystanku z uwagi na to skrzyżowanie. Muszą być te przystanki troszeczkę od skrzyżowania. Tam, gdzie mogę go postawić, tam się pojawia. W ten sposób można jakąś tam linię, zakładam, że ona będzie tak naokoło miasta biegła, i klikamy tutaj na zajezdni. Wybór pojazdu. W tej chwili są dostępne dwa, z uwagi, że to jest początek gry. Diligens, transport pasażerski i wóz towarowy na transport towarów. Na razie będziemy się zajmowali transportem pasażerskim. Jeżeli kupimy taki diligens, tu wybieramy sobie linię, na której on będzie kursował. Nowa linia, bo jeszcze żadnych linii nie mamy założonych. I klikamy po kolei przystanki. W tej chwili mamy pokazane, jak ten dyliżans będzie sobie kursował. Tu przystanek pierwszy, przystanek drugi, no i tak zawraca. Ale jeżeli dodamy kolejne przystanki, ta trasa będzie się zmieniała. W tej chwili jest już cała trasa zrobiona. Można ewentualnie pomyśleć nad zrobieniem drugiej trasy tutaj przez środek. Oczywiście warto puścić więcej niż jeden dyliżans na taką trasę. Można ten dyliżans nasz sobie kliknąć, przeczytać jakieś szczegóły na temat tego pojazdu. Jeżeli klikniemy tutaj w lewym górnym rogu takiego okienka, to uzyskujemy takie zbliżenie i przyczepienie kamery do tego dyliżansu, można sobie go oglądać w trakcie jazdy, podziwiać. Całkiem przyjemnie te pojazdy wyglądają. No ale dobrze. Ja teraz spauzuję. Rozbuduję tutaj jeszcze jedną linię dyliżansową przez miasto. Dorzucę więcej dyliżansów, nie ma sensu tego nagrywać. No i dobrze, tutaj już sobie funkcjonują w jakiś tam sposób te linie dyliżansowe. W kolejnym mieście jest zrobione dokładnie to samo, w tym pierwszym mieście, które będę zamierzał łączyć. Zostało mi jeszcze 1,8 miliona gotówki, dolców, więc to powinno starczyć spokojnie na poprowadzenie linii kolejowej między tymi dwoma miastami. Jak to się robi? Dokładnie analogicznie jak w przypadku linii autobusowych. Wybieramy stację. Tu można określić długość platformy, ilość torów. Na początek to najkrótsza platforma. Można tylko sobie najwyżej więcej torów położyć. No i dociągamy ją gdzieś do tej linii dróg. To samo można zrobić w drugim mieście. I ciągniemy tory. W ten sposób.
To się robi. Zaczepiamy gdzieś, trzymając przyciśnięty klawisz myszki, ciągniemy, gdzie tam nam pasuje. Jeżeli puścimy, to tor jest jeszcze nie zbudowany, dopiero widzimy, jak on będzie zbudowany. Możemy tutaj chwycić i dalej sobie zmieniać ustawienie toru, bądź potwierdzić, albo zrezygnować. Co jest ważne, można tutaj zająć się troszkę tą drogą. Tam, gdzie będziemy ciągnęli tory przez drogę, można sobie ją już poprawić, tak na przyszłość, bo później to trzeba będzie tory rozwalać i tak dalej. Gdzieś tu możemy... sieknąć sobie jakąś tam lepszą drogę. No i... już teraz położę tory. Można wybrać rodzaj mostu. Okej. To, co jest istotne, to że te drogi z torami nie mogą się przecinać pod zbyt dużym kątem. Tutaj ciężko, chociaż czasami się udaje znaleźć takie odpowiednie miejsce, no ale tutaj w tym przypadku, jak się pojawia czerwony kolor, to jest kolizja i w ten sposób się nie da pociągnąć torów. Najlepiej mniej więcej pod kątem prostym. Wtedy to najłatwiej wychodzi. Czasami jak są spore różnice wzniesień, jak się pociągnie od razu długi tor, to się robi coś takiego. Nasyp, a tego nasypu niekoniecznie możemy chcieć w tej chwili. Jak będziemy ciągnęli krótsze odcinki, to aż tak ten nasyp się nie powinien zbudować. Ewentualnie mamy taką opcję. Aha, nie mamy. W tej chwili już jest ten tor maksymalnie w dół opuszczony, bo można go co najwyżej do góry podnosić, no ale do góry to tym bardziej nie ma to sensu. Więc można jeszcze spróbować rozciągnąć to mocniej. Tu się zrobiło z tunelem, jednak tutaj nie było aż tak płasko, jak myślałem, że jest. Tudzież gra trochę zaszwankowała. Czasami te tory są, no, kładą się tak średnio dobrze. Ale już nie chciałem się tutaj bawić, bo nie ma za dużo czasu w czasie kręcenia filmiku. Także dobra, jest położona linia kolejowa. Zostało nam jeszcze troszkę pieniędzy, akurat w sam raz, żeby kupić sobie jakiś tam pociąg. No ale w tym celu potrzebna jeszcze jest zajezdnia kolejowa, którą tutaj można dostawić. I kupujemy pociąg. Na początek jest tylko jeden model dostępny. No i pasażerskie wagony do niego. Tak, ze 4. W tym miejscu wybieramy linię. Nie mamy jeszcze żadnych linii kolejowych, więc musimy stworzyć nową. I pokazujemy. Stacja pierwsza. Stacja druga. To jest w zasadzie wszystko. Można jeszcze zmienić tutaj opcję załadunku, żeby w tej chwili po prostu podjeżdża na stację, bierze wszystkich, którzy czekają. I nawet jeżeli jest w połowie pusty, no to jedzie dalej. A można to zmienić, żeby czekał na pełny ładunek. To już jest nasza decyzja. No ale zobaczmy sobie teraz ten nasz pociąg. Można sobie bardzo fajnie obejrzeć, jak ta nasza linia kolejowa przebiega. Zastanawiam cały czas, dlaczego on tutaj w ten tunel wszedł.
skoro było teoretycznie całkiem płasko. A już wiem, być może ta przeszkadzała tutaj ta fabryka, co jest z boku. Powinienem większym łukiem pociągnąć tą linię kolejową od tej fabryki. No ale trudno. Jest jakaś nauczka. No i tak, pociąg sobie przyjechał. Oczywiście nikogo nie przywiózł, bo pasażerowie pojawiają się z czasem. Nie należy się przejmować tym, że ten pociąg będzie przynosił z początku straty. Od momentu założenia linii do chwili, gdy tam się pojawią jacyś pasażerowie, mija trochę czasu. O. Tu w tej chwili na tej stacji też ciągle nikogo nie ma. Ten pociąg musi zrobić sobie tam kilka kursów w to i z powrotem i zaczną się tutaj pojawiać pasażerowie. Także no, my musimy w tej chwili już przestać budować, bo zostało 200 tysięcy kasy. W tej chwili po prostu pozostaje czekać, aż się pojawią pieniążki. Jeżeli to będzie poziom łatwy, to tych pieniędzy na start jest więcej, 3 miliony i też są większe zarobki z poszczególnych transportów, więc tam ta zabawa jest o wiele łatwiejsza. Ja teraz przepauzuję na jakiś czas, pozwolę temu, żeby ten pociąg kilka kursów wykonał na pusto. No i fajnie, w tej chwili już pojawili się pasażerowie. W pociągu jest 4 pasażerów na 24 dostępne miejsca, czyli mamy pełny ładunek. Tutaj na stacji, z której właśnie odjechał pociąg, dalej oczekuje 27 pasażerów. Na tej stacji też pasażerów mamy 35 w tej chwili, także pociąg już generalnie ma co wozić i już zacznie przynosić jakieś zyski. W tym miejscu jest menu, gdzie możemy otworzyć sobie wszystkie swoje linie, no i zobaczyć, która linia, jakie przynosi dochody. Pociąg jeszcze przynosi straty, ale to się bardzo szybko zmieni, bo już w tej chwili ci pasażerowie się pojawili. Ważną rzeczą jest to, dlaczego ja budowałem te linie dyliżansowe tutaj w mieście. No po prostu, żeby skomunikować swój dworzec z miastem. Ci pasażerowie z tego miasta, oni sobie tutaj przyjeżdżają do miasta na zakupy, do strefy handlowej, czy ewentualnie mieszkańcy chcą sobie stąd wyjechać. Dobrze jest to miasto skomunikować, zanim się postawi ten dworzec kolejowy. Bo jeżeli ten dworzec będzie stał bez komunikacji takiej wewnątrz miasta, no to ci pasażerowie będą na piechotę tam drałować na ten dworzec i nie będzie im się tam po prostu chciało. O, w tej chwili pociąg już przynosi jakiś tam dochód. No i pozostaje poczekać na jakąś tam sensowniejszą ilość gotówki, żeby pomyśleć o jakiejś... O, tu jest już mnóstwo pasażerów. 65 osób czeka, ten pociąg zawiera tylko 24, no najprościej dodać tutaj drugi pociąg. Tylko żeby dodać drugi pociąg, żeby one kursowały, trzeba tą linię troszeczkę rozbudować. Także ja jeszcze trochę przypauzuję, poczekam na jakieś tam finanse i pokażę, jak zrobić sobie tutaj to, żeby rozbudować tą linię. Także za moment wracam. No i po 7 latach, 7 już 8 w tej chwili funkcjonowania tej naszej spółki, mamy już jakieś zgromadzone fundusze w wysokości $500,000. To pozwoli nam pomyśleć o drugim pociągu na tej linii. Można również darować sobie pociągi z początku i bazować na tej komunikacji, tylko rozwijanej w większej ilości miast. Przy czym ta komunikacja, tutaj to można sprawdzić, poszczególne linie, tu widać dochody. Ta komunikacja miejska, diligensowa, no przynosi zyski, jak widać. Każda jedna linia przynosi zyski. No ale zysk z pociągów jest zdecydowanie największy. 145 tysięcy do przodu. Wszystkie pozostałe pojazdy na wszystkich liniach no łącznie tyle nie mają. Dlatego warto pomyśleć o kolejnym pociągu. O, tutaj w tej chwili pociąg już dojeżdża. Ten zysk się zmniejszył, bo trzeba było zapłacić koszty utrzymania. No ale pach, 100 tysięcy wpadło, 143 znowu jest, tak te pieniążki sukcesywnie rosną. No ale dobrze, czas na drugi pociąg. Mniej więcej w połowie trasy trzeba by było zrobić sobie jakąś mijankę dla tych pociągów. Jak to robić? Jeżeli ustawimy ten znacznik budowania toru blisko jakiejś linii naszej, to on się tak z automatu przyklei i równolegle się tutaj zbuduje do tej naszej linii. Można to sobie sprawdzić na zbliżeniu, czy wszystko jest ok.
Tak jest. Ciach, potwierdzamy. No i teraz trzeba połączyć te tory. Tutaj jest pokazywana prędkość. Im będzie łagodniejszy ten skręt w trakcie łączenia, tym pociąg z większą prędkością przejedzie. W tej chwili te pociągi na początku gry nie są zbyt szybkie, ale już tak jakby przyszłościowo można ten skręt rozciągnąć, żeby pociąg mógł z prędkością tam 100 km sobie przejechać przez to. No i teraz te pociągi w jakiś sposób muszą się tutaj na tej mijance mijać. No musimy zbudować światło. Ta sygnalizacja świetna z początku może sprawiać trochę problemów, ale to tak naprawdę do czasu, aż sobie uświadomimy, że ten ruch pociągów jest prawostronny, tak jak ruch samochodowy. I ten pociąg, jeżeli będzie jechał w przeciwnym kierunku, to nie pojedzie tym samym torem, tylko tutaj skręci w prawo. Więc jeżeli on będzie jechał, tutaj skręci w prawo, to tutaj nam w tym miejscu żaden znak nam niepotrzebny jest. Potrzebujemy ten znak w tym miejscu, żeby pociąg po przejechaniu tego odcinka zatrzymał się tutaj, jeżeli coś będzie jechało z naprzeciwka. Ciach. Natomiast pociąg jadący z naprzeciwka pojedzie znowu prawą stroną, czyli tym razem nie będzie skręcał, tylko pojedzie po prostej. A ten pociąg, który jechał z drugiej strony, na tym torze będzie czekał, aż on przejedzie. Teraz musimy pamiętać o kolejnym znaku z drugiej strony, jakby w zależności, który pociąg się znajdzie na tej mijance pierwszy. Pierwszy, przepraszam. No i spokojnie możemy sobie dostawić w tej chwili, znaczy dokupić drugi pociąg w naszej zajezdni. Kup pociąg. Dalej nie mamy dostępnego innego pociągu, więc wybieramy taką lokomotywę. Wagon pasażerski w liczbie 4 sztuk, powiedzmy. No i mamy już ten pociąg kupiony, to można zamknąć. Wybieram linię. Z uwagi, że ta linia już jest, już funkcjonuje, ona się znajduje tutaj na liście. Już nie trzeba nic klikać. Wybieramy tą samą linię. Ciach. Pociąg sobie wyjeżdża. Jeżeli by miał zajęty tor, to by tego nie zrobił. Jeżeli ten pierwszy pociąg, który tutaj kursuje na tej linii, byłby gdzieś na tym odcinku między mijanką a tą stacją, to ten pociąg by czekał, aż on tutaj dojedzie, wróci i minie te powiedzmy semafory. No ale że on był po drugiej stronie dokładnie, to ten pociąg od razu wyjechał. No i teraz zobaczmy, jak będzie wyglądało to mijanie. Jedzie, ciach, skręca w prawo. Tamten pociąg w tym samym czasie jechał też prawostronnie. Minęły się bez żadnego problemu, nawet nikt nie musiał się zatrzymywać. Można oczywiście pomyśleć o dorzuceniu jeszcze kolejnych mijanek. Na przykład ta trasa jest stosunkowo krótka, więc na przykład 3 takie mijanki. Jedna gdzieś tutaj, w tej okolicy, jedna gdzieś tutaj, jak się zmieści, bo tutaj ten tunel jest nieszczęsny, no ale pamiętajcie, żeby tak nie budować. Ten tutaj zakład przemysłowy przeszkodził w położeniu torów i dlatego ten tunel tutaj się zrobił. No powinienem troszeczkę bardziej lewą stroną pociągnąć te tory i już by szedł górą. No ale jeżeli tutaj się jeszcze jakaś mijanka zmieści, to też ją można zrobić. I mając 3 mijanki, można spokojnie pomyśleć o dołożeniu trzeciego pociągu. Oczywiście o ile będzie tylu chętnych pasażerów, bo nie ma sensu. No i ponownie, ten jedzie sobie prawą stroną, a tamten skręca też w prawo. Mijają się bez żadnego problemu. O, znak się tutaj podniósł. Można było to zobaczyć. No i tyle. To by było w zasadzie na tą chwilę wszystko. Ewentualnie, no, w zasadzie pozostaje teraz już kumulować sobie zyski. O, nowy pociąg się pojawi, będzie dostępny nowy pociąg. 10 lat minęło i pojawił się nowy typ pociągu. Kumulować jakieś zyski, no i rozbudowywać swoje linie. Na początku sugeruję nie pchać się w przemysł za bardzo. Z tej przyczyny, że te przemysłowe trasy, no one nie są dwustronne, tak jak linie pasażerskie. Tam wieziemy towar,
a wracamy na pusto, więc ten dochód jest stosunkowo niższy z tych linii przemysłowych, ale to jest potrzebne do tego, żeby miasto się rozwijało, więc po jakimś czasie jak najbardziej tak, ale z początku warto zająć się liniami pasażerskimi. Można bez problemu połączyć sobie jakieś dwa inne miasta, podobnie jak to było w tym przypadku, czy zrobić sobie ze trzy takie linie pasażerskie razem z tą komunikacją miejską. Jak już się zaczną te dochody coraz mocniej generować, no to można zacząć myśleć o przemyśle i tworzeniu łańcuchów przemysłowych, gdzie w pierwszej kolejności trzeba surowce doprowadzić do jakiegoś zakładu, który to przetworzy na towary. Tu przykładowo mamy jakąś rafinerię, zapotrzebowanie na ropę, produkuje towary. No to, o, tu jest niedaleko ropa, proszę bardzo, tu jest ropa. I już ciach, stawiamy sobie linię kolejową, albo ewentualnie łączymy to transportem drogowym. To już jest nasz wybór. Z szybów naftowych do rafinerii wozimy sobie ropę, a z rafinerii do miasta wozimy towary. Jeżeli klikniemy tutaj na miasto, można sobie zobaczyć, jakie tu jest zapotrzebowanie na towary, na 28 towarów. Nie ma się co przejmować tym, że tutaj nie ma żadnej produkcji. Ta produkcja się pojawi, jeżeli pojawi się transport. Tutaj surowce, a tutaj już ta produkcja jest, więc tutaj bierzemy stąd tą ropę produkowaną, wydobywaną, bierzemy sobie do rafinerii. Jak rafineria dostaje ropę, no to zaczyna produkować i wtedy towary wozimy sobie do miasta. No podobnie z innymi sytuacjami, to jest węgiel, tutaj można produkować w stalowni produkty z węgla i z rudy. Jeszcze są tartaki i drewno. Nie ma tego przemysłu, powiedzmy, rodzaju za dużo, ale to i tak jest spokojnie wystarcza, bo nie o to chodzi, żeby było ich 50 różnych rodzajów, skoro i tak wszystko się opiera na tworzeniu odpowiednich linii kolejowych. Czy wozimy 5 towarów, czy wozimy ich 50, to nie ma to specjalnie znaczenia. No dobrze, także teraz to już faktycznie wszystko. Dzięki za oglądanie, zapraszam ponownie. Pewnie raz na jakiś czas dorzucę kolejny jakiś odcinek z tej gry. Chociaż ja priorytetowo traktuję Mordheima i na pewno tam będę częściej te filmiki wrzucał. Do zobaczenia i do następnego.